Siemanko, witam was wszystkich takim słowiańskim przykusem razem z Konradem. Dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z gry Farming Simulator 2019. Nagrywamy jeden odcinek za drugim, także tamten odcinek nie wiem jak się przyjmie. Mamy nadzieję, że się przyjmie bardzo dobrze. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a my lecimy, bo my mamy dużo pracy. Ej, wysiadaj stąd. Także Konrad, pryskaj na tamto pole. I ej, Andrzej, cały kultywator mi pogiąłeś. Odkupisz mi go, zobaczysz. Obiecuję ci to, że mi go odkupisz, dziadu mały. Dobra, także rąb tam rąb, bo szkoda czasu. Ogólnie to muszę sobie końcu kupić. Jest taka pierdoła, nie, że zakładasz to na słuchawki. Jak ruszasz głową, nie, to no wiesz o co chodzi, nie? Chodzi o to, że jak zakładasz to na słuchawki i taką ale jakby kamerkę na monitor, jak ruszasz głową lewo-prawo, to ruch w kabinie masz też taki lewo-prawo, nie że skręcasz, nie? Tylko tak możesz się przychylić, na przykład jak orasz, to możesz patrzeć, czy ten... Tylko nie pamiętam jak to się nazywa, nie? Ale to jest fajne, bo to i do... No, pokażę ci, wyślę ci to na tym, na... No, pokażę ci to. To ogólnie fajna rzecz, bo to nawet do LS-a, znaczy nie do LS-a, tylko do tego, do ETS-a można wykorzystać, nie? Bo to bardzo fajna rzecz jest. To jest VR, daj gogle VR. No nie gogle VR, tylko takie coś, że zakładasz to na słuchawki, nie? No i jak... No fajne to jest. Musisz głową, tak? No. Głową, to musisz ruszyć oczami przecież też. Nie, właśnie, nie, Konrad, to chodzi o to tylko, że ruszasz głową, nie? I to wychwytuje tam. Dajmy na to, że musisz jakby skręcić głowę w prawo, ale oczy musisz zostawić na ekranie, czyli musisz się trzymać na lewo. Dla mnie to jest stanie nie. No ale delikatnie głową skręcasz, nie? Bo już nie przesadzaj, ale fajnie, to mi to się podoba. I to nawet do Eurotrucka. Na Eurotrucku to fajnie wygląda. Ja ty się nie znasz. Niewygodne zdanie. Zarąbiste to jest. Ej, no i zostało nam 250 tysięcy euro. Także no niedużo. Z racji tego, że ogólnie lipa z sianem jest, nie ma się co oszukiwać. Może... Jakby się nie oszukiwać, to dopiero zaczynamy, więc... No i klasycznie brak siana. I to chyba się kierunek stale palił. Dobra. No ja jeszcze 5-10 minut i opierdzielę to. A tobie jak tam idzie? No mi trochę dłużej zajmie. No ładnie ci idzie. Widzę, że całkiem ogólnie konkretnie. Ogólnie, no to ja też tego nie lubię. Ale dobrze, że się trafiłeś ty. Ale najfajniejszy modzik, nie? To jest właśnie ten mod seasons, nie? Że jak masz na przykład krowy, nie? To żeby je sprzedać za jakąś taką porządną cenę, to musisz poczekać tam parę, no jakiś czas, nie, żeby one urosły, a nie, że no, to fajne takie, fajna zabawka. Tak samo z świniami, z kurami, nie wiem jak jest z owcami, ale chyba z owcami też tak jest, nie? Im starsza, tym chyba więcej wełny produkuje. Dobra. Tych na wilka. Ciekawe czy nam się uda pod koniec serii uzbierać te... Ile? 20 milionów mieliśmy mieć na koncie? Po sprzedaży wszystkiego? No trochę... No, nie, mi się wydaje, że nie ma szans, że teraz będziemy mieli. No konkretna suma to nie? Szczególnie, że maszyny sprzedaż taniej. No ale zawsze możemy, wiesz, jechać i naprawić, nie? Na sklep, naprawić je i dopiero je sprzedać, nie? To wydasz pieniądze na naprawę, żeby sprzedać? No ale dobra, no wydasz na naprawę na przykład tam 100 euro,
a wartość ciągnika może wzrosnąć o na przykład 10 tysięcy, nie? To nie jest tak, że na... Raczej nie wydaje mi się. No ale nie, no zobaczymy. To nie jest tak, że wiesz, no... może będzie dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. Źle zaorałem, oczywiście, taki mini, tak wiesz, pixel paska co stał, musiałem się cofnąć. Tam Znaczy, nieco wiesz, no po nie prostu. musisz tego kto wie jak dokładnie, nie? Bo ja i tak to będę musiał całe kultywatorem jeszcze przelecieć, nie? Bo jak zaorasz, to musisz to przelecieć Na pewno kultywatorem. musisz. Kultywatorem albo brunami, nie? Bo tak to no, nie zasiejesz. Nie, ja się bawiłem przesadę. To po co ja tak? Po co się w to bawię? No wiesz tak, z grubsza, nie? Bo no, pisze, że wymaga zaorania, nie? No to trzeba to będzie zaorać. A jak będziemy mieli zwierzątka, No prawie pół już jest pora. a jak będziemy mieli zwierzątka, co by nam się bardzo przydało, ale byśmy mieli te zwierzątka, to byśmy mieli już, wiesz, obornik i te rzeczy. Już moglibyśmy się w to zacząć porządnie bawić. Jakieś porządne maszyny na bank będziemy. No ogólnie będziemy dużo siana wydawać, to nie? No, sam początek trzeba. No zobacz, wydaliśmy milion. Bo mieliśmy 1 250 000, a zostało nam 250 tysięcy, no to bańkę rozwaliliśmy, nie? I to tak wiesz, bez szału, na tak trochę na biedno. No, ale ile? Na pola wydaliśmy? Jakieś No ile wydaliśmy na pola? No 300 to tysięcy? 118, Nie. to 118 jest najdroższe takie, nie? 143. A, to jest Mil. zbagowane. No jest jakieś, coś jest z nim nie tego. No ale wiesz, zawsze możemy uzbierać tyle, kupić, nie? To pole. No i później jak będziemy je sprzedawać, sprzedamy je za bańkę. To już trochę, no bańka to jest galancie siana, nie? Jak tam chociaż pół pola żeś opierdzielił? No. To dobrze, mi zostały jeszcze ze 2-3 przejazdy. I całe będzie opierdzielone. Także nie jest źle. Wiesz, we dwie osoby to jakoś to w miarę idzie, nie? Abyś sobie teraz tyle pól samemu obrabiaj. To nie jest takie hop-siup. Czasem kupimy sobie fermenter, będziemy tylko sypać tam kiszonkę, plewy, nie? I będzie nam targać tę kiszonkę do krów. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jakbyśmy mieli całą oborę, nie? 200 sztuk, to rocznie na całe ten potrzebujemy około 1200 ton. Także no trochę dużo. Ile już minęło? Nie interesuj się. No nie, Mało. bo trzeba wiedzieć. No niedużo. Muszę Znaczy? cię. No nie wiem, no nie sprawdzam co trochę. Co mam co trochę sprawdzać? To No może sprawdzić teraz, więcej jak wrócisz. odcinka, więcej odcinek będzie polegał na tym, że ja będę sam czas sprawdzał nagrywania, nie, ani z gry. No i tak spisz ci nagrywać chyba ten z gry, tak? Proszę? No masz obraz z gry i tak włączony, tak? No nie, no właśnie chodzi o to, że mam pełny ekran, nie? I chcę zrobić tak, że muszę sobie to w ustawieniach zmienić, nie? Że klikam na przykład, no wiesz co, nie? Żeby wejść w pulpit, to mi nagrywa też pulpit, a to chcę właśnie, żeby mi tego Ja nie sobie tak mogę nagrywało. zrobić. Co? Ja sobie tak mogę zrobić, że po prostu klikam jeden przycisk i mi się zmienia z gry na okno. Też to muszę dowiedzieć, przestawić w tych ustawieniach. Ale Co? gno. Razie nie jest tak fajnie, jak grać OBS zawsze. No ale dźwięk się fajniej nagrywa. Co jest, Stefan? No raczej to zależy. Jak teraz, no jakby sobie rozdzielić to na ścieżki, by się miało o wiele lepszy dźwięk. Jakby sobie regulować coś, no. No niby tak, no. Wiesz, wszystko jest kwestia ustawień. Jak dobrze
poustawiasz to, jak tylko nagrywasz i liczysz na łódź szczęścia, że ludzie cię będą oglądać. Liczysz na łódź szczęścia, że akurat to ty wpadniesz komuś w oko. Dobra, jedziemy. Ja już opierdzieliłem całe 139. Teraz jadę na 140. No chodź może od razu do mnie. No dobra, już pędzę. No to w tym ten cały odcinek będziemy sobie ryć, orać, a dopiero w następnym sobie nagramy sianie, co nie? W tym sianie później sobie opierdzielimy. Najgorsze to jest to pole 143, nie? No, duże po prostu. No jest strasznie duże, jest strasznie kurwa duże, jest wielgaśne. Tamto to będziemy, nie wiem, kupimy sobie co, po dwa pługi. Kupimy jeszcze jeden pług, jeden kultywator, nie? I tamto to będziemy we dwóch rąbać. Ale wtedy to już będzie fajnie, wtedy to jak będziemy we dwójkę, jeden za drugim, to będzie fajnie wyglądać. Jeszcze wtedy fajnie byłoby, jakbyśmy mieli mod orki pobrany, nie? To już byłoby konkretnie tak, wszystko na boczku, fajnie byłoby to wyglądało. Wiesz, wszystko kwestia pobrania modyfikacji. Co? Jak dla mnie gra jest grą i ja wiem, dajesz do nich dużo modów, No to ale wiesz, wiesz, to jest wymaga. zawsze jakieś takie urealistycznienie gry. Tak, ale gra jest grą, a nie, że masz grać na modach. Co to za, jak ty sobie bierzesz tylko na modach grą, tak dla mnie to jest też bez sensu. Ale nie przesadza, nie jest źle. Nie lubię grać na tych modach. Oglądam jakieś No, to filmiki, coś mnie do tego namawia. ogólnie był wielki problem namówić Konrada, żeby nagrywał ze mną tą grę. Ale po długich negocjacjach, po zaproponowaniu mu bardzo dużej stawki pieniężnej No, to było 0 złotych. w kwocie 5 groszy, 50 groszy się zgodził, co bardzo mnie to cieszy. Nie lubię tego, znaczy nie lubię. Jakoś tak nie ciekawią mnie gry tego typu. No, ale wiesz co, może dzisiaj jeszcze przy dobrym wietrze, jak tak będzie fajnie się dzisiaj wszystko działo, to może bymy sobie jeszcze CS-a pykli. Wiem, że cię namówię. Wiem, Nie że chcę. cię nam wiem i tak wiem, że i tak i tak wiem, że cię namówię. Wiesz, jeden dzień Na co nie nam więcej rzeczy sobie nagramy, już ci dam spokój na jakiś czas, nie? tam. Jak przypadkowo ci wjechałem no tam, no to No co? to weź tak więcej nie rób. Ej, czekaj, ja to zatrudnię pracownika. Został już zawołany, a nie. Nie, no bo ja mu stanąłem przez przypadek. Ej, czemu ty tak chujowo orasz? Zobacz, ile nie wykorzystujesz tego. Weź go. A możesz go obrócić? Nie, nie możesz. Ale bo tam dalej jest. Mogę. Chyba. Czekaj, co jeszcze będę. No jest. Obróć pół. A. Po co się skurwę teraz? No, i tak powinieneś orać, ty. Ja pierdolę. No, bo wtedy szerzej orasz, wiesz, zobacz ile teraz rąbiesz, a ile wtedy rąbałeś. Widzisz różnicę? Faktycznie. To jest No właśnie. co mi się posuł? Iść na pracownika. To jest właśnie ten problem. Aha, rzeczywiście, to menda. Stefan mi coś miauczy. Ach, Stefan to jest. Dawno Stefana nie widziałem w ogóle. Dawno nie widziałeś Stefana? Jakbyście nie wiedzieli, Stefan to taki kot. Cześć, słoneczko, jak tam?
wreszcie mi się udało po długich namowach Konrada namówić. Ale musiałem mu dużą kwotę zaproponować, żeby się zgodził nagrywać ze mną. Konrad mówi, że za 30 koła euro to on nie będzie nagrywał, nie? Dałem mu 5 groszy, nie? Konrad mówi, dobra, Konrad mówi, za 5 groszy on zrobi wszystko. Ale to... No jak? Przecież to... Co ty, ziomuś, nie możemy, musimy... Kurwa, jak jeszcze raz się zapytasz, ile minęło minut, nie? A wiesz, ile minęło minut? Nie wiem, 20? O Jezu, że jeszcze... 13. Tak, 13. No poważnie ci mówię, 13. Byś siedział obok, to bym ci pokazał, że minęło 13. Ja też myślałem, że my już kończymy. No dobra, no to opierdzielisz i... Słuchaj, jak to zrobisz, nie? Załarasz całe to pole, to możesz puk zostawić i skoczyć do sklepu i kupić puk i kultywator drugi, nie? To wtedy sobie tamto duże pole pojedziemy we dwójkę. Ok? Może dzisiaj całego nie zdążymy zrobić, ale to kurczę, jak ja to pojechałem, że tu takie te zostawiłem. Dobra, trudno się mówi. Boże, ja coś staruję w tą grę komputerową. No i jak coś, to tamto pole sobie zrobimy razem we dwójkę, to już będzie fajnie wyglądało. Dosłownie za każdym razem. O, dało się. Dzisiaj jak no nie zdążymy, dzisiaj jak nie zrobimy tamtego, no to po prostu zrobimy sobie kolejny odcinek, w którym dokończymy to i już. Zrobimy sobie na przykład dwa odcinki, nie wiem, z orania, albo dokończymy to po prostu poza nagrywaniem i już, no. To już. Nie, no, nagrywamy wszystko. No też mi się tak wydaje, bo mogą być różne spekulacje przeciwko, że wiesz, że... Ja będę nagrywać wszystko? No czaję cię, o co biega, nie? No. Ej, tego to już, po to już się nie wracaj. Tyle to już tam zrobię tym. Dobra. Zostaw to i jedź kup kultywator i... To ja ci kupię, ty tylko pojedziesz, odbierzesz, okej? Mhm. Ten puk... Uniwersalny. Unia. Ten. Dobra, tam. Zostawiam lasy tam już. Tylko nie stawię tego na polu, nie, tylko gdzieś tam obok postaw. A dobra, elegancko. Jedź kup i przyjedź tutaj z kultywatorem tylko. Brony zostaw. Znaczy puk zostaw. A czemu? No bo zajmiemy się 140 we dwójkę, bo jest duże. Nie, tego nie trzeba orać. Orać trzeba, zaorać trzeba tylko 143, to duże, nie? Jak chcesz sobie sprawdzić, co trzeba zaorać, to kliknij Escape mapę i masz tam ten. Wiesz, co zabiega. Także myślę, że dzisiaj jak we dwójkę zdążymy zrobić 140, ale 143 to już zostawiam sobie na osobny odcinek. No i w ten oto sposób... Na razie te odcinki są jakieś bardzo ciekawe, bo tam... No oczywiście, oczywiście, że nie będą ciekawe. Ciekawie się będzie robiło, jak już wiesz, będziemy kombajnować, będziemy presować, zaczniemy się zajmować trochę zwierzętami. To już będzie ciekawsze, nie? Bo na razie to jest takie wszystko przy... Ja sobie dzisiaj samego pobrać. I w sumie... Co sobie pobrać? To nowa kasa. No muszę. Ten ci
dźwięk, nie wiem czemu to masz tak, że niby cicho. No i a najbardziej to mnie te szumy denerwują mnie, bo chyba nawet nie wiem, czy sobie przestawiłem je, żeby nie było ich słychać. O nie, dobra, są ustawione, żeby nie było słychać szumów, także dobrze, dobrze jest. Bo te szumy mnie najbardziej irytują. Ja sobie będę musiał kupić sławki nowe. A. Ja to nie wiem, muszę sobie te ustawienia zrobić tak, żeby tych szumów nie było Ale słychać. wiesz co? Bo Chyba naprawdę tak są. nie zrobisz. Mi się wydaje. Możesz to jeszcze poprawić na pewno. Ale no. No to wiesz, Tyle. kwestia pobawienie się w ustawieniach, nie? No tak, ale aż tak bardzo dobrze to nie zrobisz. No wiesz, nawet minimalna ilość szumów, którą da się zmniejszyć, to już jest coś, nie? Wiesz, stale słyszeć szumy, a raz na jakiś czas słyszeć szumy, no to też jest różnica, nie? Tak, dla mnie to mnie to i to wkurwiało. No, no właśnie. To pomyśl sobie, że na przykład teraz oglądasz, nie? I słyszysz stale szumy takie. Tak strasznie. Aż się odechciewa oglądać. A nam chodzi o to, żeby wam umilić czas. Boże, gra jest wyleca na taką. To na taką totalną chillerę i utopię. Proszę? Wywalone mam na wszystko. Siedzę i sobie jadę po prostu. Gorąco, chociaż drogą jedziesz, znaczy tą przez las, a nie po polach. Fajnie się na pierwszej osobie jedzie. Co? Fajnie się na pierwszej osobie jedzie, tak kamerą buja. Ale że w sensie, że z środka. No fajnie tam jest, nie? Dziury takie. Fajnie, fajnie. Ale jak zwykle nie umiem prowadzić i I jebałeś w drzewo. jest tak prawie. Lelamus. Ty gałganie jeden. Gdzie tam już jesteś? O, już prawie jesteś. No już jestem prawie. O, już cię, widzę cię jak pełzniesz. Gdzieś mniej więcej na 15 metrach. Widzę cię jak pełzniesz przez las. Kurwa. Dobra, dobra. Tylko kultywator zostaw, znaczy ten pług zostaw tam gdzieś, nie? A nie brałem. Jedną rzecz wziąłeś? No mówiłeś, żebym nie brał, no to nie wziąłem. To co wziąłeś? Na kultowata tego. Kurwa, Konrad, mogłeś wziąć wszystko i po prostu. Jaki No, mogłem, gamoń. ale mi się nie chciało. Dobra. Takie mam ładnego, czystego, a tu Pokaż, pokaż, coś brudnego. pokaż, pokaż to. No ładnie masz. Czekaj, no i gdzie? Ja wiesz, że pierwszy, stój, dziadu. Dobra, dawaj za mną. Tylko tak wiesz. Staraj się ładnie, miejsce przy miejscu. Nie mówię. Dobra, super, tak. Czekaj, poczekam na ciebie. Jest, jest. Czekaj, 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 bo ja teraz będzie robiona miniaturka. Czekaj, czekaj. No, możesz robić już. No dobra, no czekaj, no bo to wiesz, przez przypadek wyłączyłem nagrywanie i musiałem zapisać, będę to musiał wszystko zmontować ładnie. No dobra, mam zrobione, jedziemy. Jedziesz? Czy tego ja nie zwracam pan się w ogóle uwagi na miniatury jakiś film? Ja tylko Proszę. po tytule chodzę. Co? Ja w ogóle nie zwracam uwagi na miniaturki. Dobra, no ale wiesz, Jeśli miniaturkę nie zrobimy, zwracam to uwagi. będzie to fajnie wyglądać z miniaturką. Wiem, ale no właśnie, bo tam no YouTuberzy też to się robią tak. Miniaturki, więc puszczają nad tym. Mnie to w ogóle żadnej różnicy nie robi. Patrz jak ładnie No zrobiłem. zobacz, co żeś opuścił. To właśnie, a to ty opuściłeś to. Nie, to ty opuścił. Kurwa. Ja jechałem normalnie Dobra, jak jedź do przodu, czekaj.
Nie cofaj, nie cofaj. Dawaj. A w ten sposób? No, objedziemy sobie dookoła i później będziemy już normalnie cykać. I tak stale będziemy jeździć dookoła, nie? Ej, jaki był czas? 20 minut. Po zmontowaniu tego nie wyszło jakoś za dużo. O Jezus, patrz co ja robię, patrz co ja robię. No nie wiem, co ty wyczyniasz, ziomeczku. No ja nie umiem w grę. Coś ty. Jestem ciężkie. O, dobra. Dawaj, no bo jak tak będę na ciebie czekał, to my tego nigdy w życiu nie zrobimy. A dzisiaj fajnie by było, jakbyśmy to chociaż opierdzielili. Chociaż to pole. Ojej, opuścił cię kawałek. A tam to sobie... Dobra, to jak będziemy ten, to się wróci po to. Dawaj. Chociaż żebyśmy dzisiaj ogarnęli to, nie? A tam to sobie weźmiemy na kiedy indziej. Tego może pola jeszcze się uda. Wiesz, 10 minut. Powinno się udać. Całego w życiu. Gdzie mam telefon? Jest 30, no to 40, 40 po powinno być to wszystko ogarnięte. Tutaj, tu kurwa te twoje magiczne ślady. Chyba, że sobie, nie wiem, zatrudnimy pracowników, nie? I damy im, żeby to... A ty gnido. Ty po prostu, ty z jednej strony puścisz, ja puszczę go z drugiej. Tylko musimy to objechać dookoła, nie? To już można zrobić, nie wiem, po nagraniu czy coś. No to słuchaj, ty puść go z tej strony, ja puszczę go z tamtej, nie? Okej. I się przejdziemy się na nogach. Obejdziemy się po farmie. Ale nie, czekaj, stój. Bo jak już widać, pracownik nie dociąga do końca. No, nie dociąga. Dobra, dawaj, jedź normalnie. A co jest 5? Co ty kurwa w kółko jeździsz? Co jest 5? Ja nic nie klikam. Ja ty w kółko kurwa jeździsz. O ludy. Dobra, Konrad, dawaj, weź to napraw. No, zrób coś z tym i dawaj. Dobra, zobaczymy, może to jako tak obejdzie. Tam rządy w mapie, jak są takie kwadratowe pola, to pracownicy będą działać normalnie. Ale no jak zawsze nie. Ale też tak myślałem, że będzie to w miarę śmigać. Nie wiem, na każdym, no to się nie ma mapy, na którym, na każdym polu jest dobrze pracownik robi. No. Trochę denerwuje to. Dobra, no to, a weź teraz puść pracownika, zobaczymy czy teraz dojedzie do końca, jak dojedzie do końca... Dojedzie, ale nie do końca. No dobra, no ale teraz zobacz, teraz go puść. I zobacz, czy dojedzie do końca. Jak dojedzie, to super. O, teraz dojechał. No to gitarcia. Kto pierwszy na mecie? No i co ty robisz, ziomuś? To nie ja tego potrzebuję. Nie dam bęci zapału.
Kurwa, dobra, ziomuś, nie chcę, żebyś u mnie pracował, sam sobie to opierdzielę. Z tymi pracownikami to wiesz, fajna... Na pewno to zarobić przede wszystkim. Z tymi pracownikami to fajna opcja, wiesz, jak masz dużo rzeczy do, na przykład do zrobienia, nie? A tak, to to. No niby tak. To ty, kurwa, Znowu mi się skręci w kółko jebane. Asfalt rąbiesz? To jest, bo to, jak jest pracownik zatrudniony i się go zwalnia, coś tak robi. Przynajmniej mi już powiedziałeś tak, że zrobiła. Ej, bo mnie hamujesz na robocie. No jedź. Nie chcę się denerwować, ale możesz czas sprawdzić. Nie sprawdzę. No i już ci mówię, powinniśmy jeszcze 3 minutki, jakby nie patrzeć. No. 30 minut, tak? Dobra, dojedziesz tutaj z powrotem i powinno wyskoczyć. A nie wiem, resztę sobie dokończymy poza odcinkiem już, nie? A w następnym odcinku zajmiemy się orką tamtego pola, tamtego wielkiego. Dziwne, nie? Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy ulica? Dobra, ja to puszczam pracownika. Już powinien tu chodzić normalnie. Ty też puść pracownika i dawaj na środek pola. Będziemy się żegnać tutaj z naszymi cudownymi widzami, których jest, no niestety, no niewielu. Ale są. No puść pracownika i dawaj tu. No puściłem, czekaj, dojadę sobie, patrz pan, ile... No kurde, no nie możesz się przejść? Nie. Ja ty leniu śmierdzący ty. Wysiadaj z tego już, już! Zatrudnij Henka, niech jedzie. Chodź tu. Więc z słowiańskim przykucem będziemy się żegnać? Kurwa, masz głowę przezroczystą, ziomek. Tak. Ale numer! Dobra, to by było na tyle. Ej, znikłeś! Umarłem. Aha. Dobra, to by było na tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Na raźko. Siemano.